Bardzo serdecznie witam Was wszystkich w nowej siedzibie Międzynarodowego Centrum Edukacji w Auschwitz i Holokauście. Nazywam się Andrzej Kacorzyk, jestem zastępcą dyrektora Państwowego Muzeum. Zarazem mam ten ogromny zaszczyt kierować pracami Centrum Edukacji. Ale moja radość jest tym większa, że jest z nami dzisiaj pani Lidia Maksymowicz. Była więźniarka niemieckiego, nazistowskiego obozu koncentracyjnego i ośrodka zakłady w Auschwitz-Birkenau. Cieszę się bardzo, pani Lidio, z dwóch powodów. Po pierwsze, z tego, że pani jest, że pani się do nas uśmiecha i że pani, że będziemy mieć okazję spotkać się z panią i wysłuchać pani słów. Mam też swój osobisty powód. 23 lata temu, kiedy zaczynałem pracę w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau i organizowałem spotkanie dla słuchaczy studiów podyplomowych Totalitaryzm, Nazizm, Holokaust, organizowałem także spotkanie z byłą więźniarką. To było moje pierwsze spotkanie. I tą pierwszą osobą, która była na tej drodze, to właśnie była pani. To było spotkanie z panią Lidią Maksymowicz. Moja pierwsza była więźniarka. Bardzo pani dziękuję. Dziękuję. Bardzo serdecznie dziękuję tym, którzy przyczynili się do tego, że to spotkanie ma miejsce, że możemy w tym dużym jeszcze reżimie sanitarnym, ale jednak spotkać się razem fizycznie w jednym miejscu. I że są z nami osoby, które przez ostatnie miesiące czy lata razem z panią Lidią przygotowywały wspólny projekt, że są tutaj z nami państwo Felicja i Roberto Faletti ze stowarzyszenia La Memoria Viva. Że jest z nami reżyser filmu o pani Lidii Maksymowicz, pan Elso Merlo. Jest też dyrektor telewizji włoskiej ośrodka w Torino. I jest z nami prezydent, burmistrz miasta Interot w północnych Włoszech, pan Vittorio Anglesio. I witam wszystkich Państwa, zarówno moje koleżanki i kolegów z muzeum, jak i wszystkich przewodników, przewodniczki i serdecznie witam Państwa, młodzież, którzy jesteście z nami niezawodnie tutaj w tym miejscu i zapraszam Panią Jadwigę Lech do poprowadzenia tego spotkania. Dziękuję bardzo. Dzień dobry wszystkim. Jadwiga Pinderskalek, wydawnictwo Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu. W tamtym roku wydaliśmy książkę pod tytułem Odebrane dzieciństwo. Książka, która opowiada o losach dzieci wyzwolonych tutaj na terenie obozu Auschwitz przez Armię Czerwoną w styczniu 1945 roku. I wśród biogramów, wśród prawie 60 biogramów, które wybraliśmy jako najciekawsze, jest również biogram pani Lidii Maksymowicz, która jest tutaj dzisiaj z nami. Prawdopodobnie około 232 tysiące dzieci zostało deportowanych do obozu Auschwitz w momencie, gdy obóz został wyzwolony. Odnaleziono tutaj, doliczono się tutaj około 750 dzieci tylko. I wśród nich była również pani Lidia, która miała wówczas zaledwie 3 latka. Została deportowana do Auschwitz w grudniu 1943 roku. Z Mińska, w momencie, gdy obóz został wyzwolony, została uznana za dziecko osierocone. Dopiero po bardzo wielu latach, po prawie 17 latach okazało się, że jej mama żyła, odnalazły się, ale o tym opowie film, który sobie za chwilę obejrzymy. I pomimo tak
tak tragicznych losów, pomimo tego wszystkiego, co pani Lidia doświadczyła, jest jedną z najbardziej łagodnych i ciepłych osób, jakie znam. Te przeżycia nie naznaczyły jej w sposób niedobry, na szczęście. Obecni z nami goście z Włoch proponują nam tu dzisiaj, wyprodukowali piękny film zatytułowany po włosku Sette Zero, Zero Sette Due, tam wszyscy macie takie piękne widokówki, gdzie jest ten tytuł, La Bambina che non sapeva odiare, czyli numer obozowy, który pani Lidii został wytatuowany, dziewczynka, która nie potrafiła nienawidzić. Film, który za chwilę sobie obejrzymy, opowiada właśnie o jej losach. I mamy przyjemność tutaj gościć pana Elso Merlo, reżysera, który chciałby bardzo króciuteńko powiedzieć kilka słów. Zapraszam. Intanto grazie, mi trovo in grossa difficoltà perché devo fare due enormi ringraziamenti, uno è a Jadwiga e al Museo di Auschwitz, senza il quale non avremmo fatto questo. Przede wszystkim chciałbym bardzo podziękować na początku, chciałbym złożyć dwa duże podziękowania. E l'altro ringraziamento enorme è a Lidia perché l'abbiamo stressata in tutti i modi per riuscire a fare un discorso ai giovani che è quello che poi vuol fare lei. Pierwsze podziękowania były dla mnie, drugie bardzo duże podziękowania dla pani Lidii, która, jak powiedział pan Elso, została maksymalnie wykorzystana przez nich podczas swojego pobytu we Włoszech, gdzie bardzo, bardzo intensywnie spotykała się z młodzieżą. Adesso vedrete questo docufilm. Parlo ai giovani perché è ai giovani che Lidia vuol parlare ed è ai giovani che noi vogliamo parlare con questo docufilm. Za chwilę obejrzycie film, w tym momencie zwracam się do obecnej tutaj młodzieży, bo ten film adresowany jest przede wszystkim do nich i tym filmem chcieliśmy sprawić, żeby oni też zaczęli mówić. Questo docufilm racconta una storia. Ten film dokumentalny opowiada historię. I primi 21 anni di Lidia. Pierwsze 21 lat życia Lidii. Perché 21 anni e non solo il periodo di detenzione da Auschwitz? Dlaczego 21 lat, a nie tylko te dni, ten czas, który spędziła w Auschwitz? Perché quello che Lidia racconta ci fa capire che cosa vuol dire togliere qualcosa a qualcuno. Wybraliśmy właśnie taki dłuższy czas, żeby przekazać doświadczenie Lidii, pokazać sytuację, w której ktoś pozbawia kogoś czegoś bardzo ważnego. A Lidia è stata rubata l'infanzia e questo furto se l'è portato dietro tutta la vita. Lidia została okradziona ze swojego dzieciństwa i ta kradzież towarzyszyła jej przez całe życie. Miała wpływ na nią przez całe życie. Questo dovrebbe insegnare a voi giovani che non dovete mai rubare qualcosa a qualcun altro nella vita, ma non qualcosa di materiale, qualcosa dei sentimenti di una persona. To jest takie mocne przesłanie do młodych ludzi, żeby byli bardzo wyczuleni na to, żeby nikogo nie okraść, ale nie okraść z rzeczy, z przedmiotów, tylko nie okraść z uczuć.
fenomeni come il bullismo, fenomeni come il cyberbullismo, fenomeni come il body shaming. Zjawiska takie jak bulimia, esatto. Wszystkie współczesne towarzyszące nam. Non sono fatti isolati, rubano a una persona un momento di vita che non ritorna più. To nie są tylko epizodyczne wydarzenia, to są takie momenty, które pozbawiają danych ludzi czegoś, co potem ma efekt na nich przez całe życie. Vi lascio alla visione, i ringraziamenti li facciamo alla fine. Vi lascio alla visione, guardatelo davvero con questi occhi, con gli occhi di chi ha perso molto per un periodo breve della sua vita che gli è stata rubata. Non rubate mai niente della vita di qualcuno, dei vostri compagni, dei vostri amici, dei vostri familiari, perché glielo ruberete per sempre. Questo è il messaggio di questo docufilm. Pan Elso zaprosił wszystkich do obejrzenia filmu i powtórzył jeszcze raz, zaprosił do obejrzenia tego filmu właśnie pamiętając o przesłaniu filmu, jak powiedział, czyli żeby być uwrażliwionym na innych i przypadkowo nie okraść, jak użył tego słowa, innych bliskich sobie osób z czegoś, co potem będzie miało na nich wpływ przez całe życie. Ważnym elementem w filmie jest piękna miejscowość górska, która się nazywa Introdl, Valle d'Aosta. Tutaj mamy przedstawicieli, jest burmistrz, są jego koledzy też, którzy z nim współpracują. Tam przyjeżdżał papież Jan Paweł II, spędzał czasami swoje wakacje, tam była ławeczka, na której lubił przesiadywać i tam właśnie rozpoczyna się film i korzystając z obecności tutaj pana burmistrza, pana Wittorio Anglezio, poprosimy go o kilka słów. Też przywitać się z nami. Buonasera a tutti, buongiorno a tutti. Dzień dobry wszystkim. Vi chiederete voi ragazzi cosa ci fa un sindaco e una delegazione di Entrò in Valle d'Aosta, un piccolo paese, qui insieme a voi. Zapewne dziwicie się, co tutaj robi burmistrz małej miejscowości w regionie Valle d'Aosta razem ze swoimi kolegami z pracy. Allora, voi dovete sapere che il mio comune, Entrò, è un comune della Valle d'Aosta. La Valle d'Aosta è la più piccola regione d'Italia. Musicie wiedzieć, che nasza gmina znajduje się w najmniejszym regionie Włoch, che si nazywa Valle d'Aosta. Ha 130.000 abitanti, tutta la regione. Quindi 130 tysięcy mieszkańców, cały region liczy. Quindi è molto piccola. E il mio comune è uno dei 74 comuni che compone la Valle d'Aosta. Moja gmina to jedna z 74 gmin, które wchodzą w skład regionu Valle d'Aosta. E ha avuto l'onore e il privilegio di ospitare per ben 10 anni, durante le sue vacanze estive, Papa Giovanni Paolo II, poi diventato santo. Mieliśmy zaszczyt gościć u nas przez 10 lat z rzędu papieża Jana Pawła II, który później, jak wiecie, został ogłoszony świętym. Lui ha trovato nelle nostre montagne, e precisamente le Combe, dove soggiornava, dei paesaggi che aveva visto da giovane sui monti Tatra, che erano dei monti. Odnalazł on u nas pejzaże, które kojarzyły się mu z Tatrami, które tak bardzo kochał. E quindi diciamo noi come comunità siamo molto legati alla figura di Giovanni Paolo II. In effetti domani andremo presso il comune di Wadowice. Mamy więc duży sentyment do świętego Jana Pawła II. Jutro wybieramy się do Wadowic.
per cercare di fare un gemellaggio tra i due comuni, quindi per unire due comunità. I podpiszemy tam, jak to się nazywa po polsku, miasto partnerskie, tak? Podpiszemy tak porozumienie. In più abbiamo avuto la fortuna che ci ha unito tutto, tutto questo, questo insieme di cose, Lidia anche, che è molto fedele a Giovanni Paolo II e ha voluto a tutti i modi venire a visitare il nostro paese su Alle Combe, dove il Papa ha soggiornato per 10 anni. I tak zaczęła się ta cała przygoda dlatego też tutaj jesteśmy, Lidia, która, pani Lidia, która też bardzo emocjonalnie związana jest z papieżem, to chciała bardzo zobaczyć miejsca, w których on bywał i tak znalazła się u nas. E poi grazie alla Memoria Viva, l'associazione Memoria Viva, che ha fatto un po' da regista a tutta questa operazione, ha messo insieme la nostra volontà con quella, speriamo domani, del comune di Vadovice e siamo qui anche noi a sentire e a vedere le parole di Lidia. Perché secondo me anche per voi giovani, oggi stamattina abbiamo visitato i campi di Auschwitz e di Birkenau, veramente per chi viene da fuori, vedere solo sui film o leggere sui giornali o leggere dei libri della tragedia che c'è stata nell'Olocausto e poi vederli dal vero, toccarli di mano, di persona e sentire le parole quasi emozionate della guida che ci traduceva, ci portava a visitare questi luoghi, veramente ci ha toccato nel cuore. Dzięki stowarzyszeniu La Memoria Viva, czyli Żywa Pamięć, dzięki pani Lidii mamy nadzieję, że jutro staniemy się miastem partnerskim Wadowic. Dzisiaj zwiedziliśmy obóz Auschwitz i po usłyszeniu bezpośrednio od świadka, od pani Lidii, tej całej strasznej historii i po zobaczeniu dodatkowo dzisiaj z bliska terenu byłego obozu Auschwitz jesteśmy rzeczywiście bardzo poruszeni, jest to dla nas silne doświadczenie. Niente, adesso vi lascerei vedere il film, poi alla fine abbiamo portato qualche piccolo pensiero per ringraziare dell'ospitalità, lo faremo poi dopo. Nie wiem, jak to przetłumaczyć. Po projekcji nie uciekajcie. Państwo przywieźli pamiąteczki. Zapraszamy do obejrzenia filmu. Należy dopingować nowe pokolenia do działania, do dobrego działania. Przede wszystkim, jeśli są do tego przekonane. Bo wiem, będąc wychowana w takim duchu chrześcijańskim, że jeżeli będę nienawidzić, to ja będę bardziej cierpieć niż ci, którzy doznali, po prostu wpłynęli na taki zły los, jaki mnie spotkał. Sleep.
Dzień dobry, mamy zarezerwowanego jeepa. Nazwisko Lidia Maksymowicz. Dziękuję bardzo, do widzenia. Do widzenia. Lato 2020 roku było ciepłe i trudne. Jednak Lidia nie chce zrezygnować z podróży zaplanowanej na swoje 80. urodziny. Podróży we włoskie góry szlakiem Karol Wojtyły, daleko w gminie Introt. Ze swoją zaprzyjaźnioną tłumaczką Renatą przyjeżdża do Doliny Austy. Tam spotyka się z Alessandrą, dziennikarką, która obiecała, że zabierze ją do domu, w którym gościł Jan Paweł II. A także, że zabierze ją na ławkę, z której Ojciec Święty kontemplował Mont Blanc. Spotyka również Ewelin, w której zakochuje się ze wzajemnością i która, towarzysząc jej w podróży, staje się symbolem utraconego dzieciństwa, w ten sposób odzyskanego. Lidia, noi siamo seduti, siedzimy na ławce, z której Jan Paweł II podziwiał Dolinę Aosty, zatapiając się w myślach. Verso la vallata centrale della Valle d'Aosta e si immergeva nei suoi pensieri. Qui seduto in questo posto? Siedząc tutaj, łapie się za ręce, żeby sprawdzić, czy to, co się dzieje, jest możliwe. Nawet w najśmielszych snach nie spodziewałam się, że znajdę się w tym miejscu. Był mi bliski za życie. Kilkakrotnie miałam okazję spotkać go osobiście. Do dzisiaj w pamięci pozostały mi jego oczy. Kiedy spojrzał mi prosto w oczy, jakby przeszywając moją duszę. Z tego rajskiego zakątka, przybliżającego Lidię do wszechświata, czego doświadczał również Jan Paweł II, droga do piekła Auschwitz nie jest długa. Być może było to już gdzieś zapisane, gdyż raj i piekło to dwie strony tego samego medalu. I należy je poznać, by móc wybrać. Po wielu latach wspomnienia straciły swoją głębię przeżywań. Patrzę na to innymi oczami, bo od dorosłych więźniów dowiedziałam się, co działo się w Auschwitz. Bo ja jako dziecko nie mogłam tego ocenić, ponieważ nie znałam innego życia. Z konieczności musiałam przystosować się do tego, co mnie tam spotkało. Uważałam to za coś normalnego. Przez wiele lat zdawało się, że nie wyszłam z tego obozu, ponieważ zachowywałam się jak dziecko w obozie. Wszystko, co mnie dotykało, było dla mnie nowością. Nie wiedziałam, co to znaczy mieć lalkę, jakąś zabawkę. Z tamtego czasu pamiętam tylko instynktowną chęć przetrwania i walkę o życie. To, że udało mi się przeżyć, zawdzięczam wielu sprzyjającym okolicznościom. Dziś po latach myślę, że jakaś nadzwyczajna siła po prostu nade mną czuwała. Dziś wiem, co to było, ale wtedy nie wiedziałam. Dlatego śmiej się, bracie, śmiej, niech życie perli się. Śmiech to taka zwykła ludzka rzecz. Między innymi była to moja młoda mama, która miała zaledwie 22 lata. I z wielką determinacją, narażając własne życie, starała się ratować swoje dziecko. Podczas tych rzadkich spotkań za każdym razem starała się powiedzieć mi, jak się nazywam, skąd pochodzę, ile mam lat. I zawsze mi obiecywała, że wróci i mnie stamtąd zabierze. Ale nigdy jej się to nie udało. Wszyscy byliśmy przekonani, że nie wyjedziemy stamtąd żywi. Byliśmy skazani na śmierć. Wewnątrz każdego z nas rodzi się pytanie. Jak to, sami? Zostawiłeś wszystkich po tamtej stronie, a ty jesteś po tej? Jest to poczucie winy. Ponieważ również my staliśmy w obliczu śmierci, ale ktoś nas tam nie chciał. I to sprawiło, że mieliśmy poczucie winy, że czuliśmy się uprzywilejowani. Ale z czasem musieliśmy się z tym pogodzić. Kiedy po wielu latach odkryła pani, że mama żyje, jak wielka była pani radość. To nie była radość, to był żal. Jak to? Ona żyła? Ja tego nie rozumiałam.
Ona żyła i mnie nie poszukiwała. Wiedząc, że pozostawiła żywe dziecko, kiedy odchodziła z marszem śmierci. Dopiero po długim czasie dowiedziałam się, w jakiej rzeczywistości żyjemy, w jakim systemie, gdzie wiadomości ze wschodu na zachód zupełnie się nie przenikały. A ona z tym marszem śmierci dotarła aż do Bergen-Belsen. I tam została wyzwolona przez armię amerykańską i angielską. I kiedy po kilku tygodniach skrajnego wyczerpania mogła już rozmawiać, spotkało się tam dowództwo wojsk rosyjskich i amerykańskich. Powiedziano jej, że wszystkie dzieci z Auschwitz wywieziono do domów dziecka w ZSRL. A ona w to uwierzyła i wróciła do swojej ojczyzny, żeby mnie szukać. Wędrowała od jednego domu dziecka do drugiego, ale oczywiście mnie nie znalazła. Ciągle pisała do Czerwonego Krzyża i Półksiężyca w Moskwie, żeby czegoś się dowiedzieć, ponieważ moim jedynym znakiem identyfikacyjnym był ten numer na ręce. Ale ciągle przychodziła odpowiedź, że nie było dziewczynki o takim numerze. Dopiero po 17 latach otrzymała odpowiedź, że z niemieckiego Czerwonego Krzyża przyszło pismo, że poszukiwali dziewczynki o numerze, który ja miałam na ręce. Przez cały czas wierzyła, że kiedyś mnie odnajdzie. I kiedy ją zobaczyłam, nie byłam tylko uradowana, ale również zrozpaczona. Za te lata, w których nie uczestniczyła w moim życiu. I powiedziała mi, nie moja to wina. Wtedy ustąpił żal. I ją pokochałam. Dziś wiem, a nawet jestem pewna, że ocalałam dzięki jakiejś sile wyższej. To było niezwykłe. Byłam dzieckiem najdłużej żyjącym w Auschwitz. Jak wykazują badania historyków pracujących nad dokumentami, moim obowiązkiem i moją misją jest mówienie o tych, którym nie udało się przeżyć, a jednocześnie powiedzieć tym młodym, z którymi się spotykam, żeby to, co usłyszeli ode mnie, żeby to, co zobaczyli w Auschwitz i innych obozach, było przestrogą, aby to, co się wydarzyło podczas tych strasznych lat II wojny światowej, już się nie powtórzyło. Aby matki nie opłakiwały swoich dzieci, aby dorośli nie opłakiwali swoich rodziców i bliskich. I mówię im, że to moje przeżycie jest swoistym symbolem zwycięstwa życia nad śmiercią. Komendant tego ostatniego obozu, nie znam jego imienia i nigdy mnie to nie interesowało. Był to okrutny SS-man, dokładnie taki, jak nakazywało mu to jego kredo. I zrobił tak, jak wszyscy niemieccy żołnierze w tamtym momencie, którzy porzucili swoje mundury i broń, żeby wrócić do swoich domów i powiedzieć, że oni nie mieli z tym nic wspólnego. Cóż, karmiłam się nienawiścią i chęcią zemsty. Straciłam wszystko. Byłam świadkiem niesłychanego bestialstwa, nienawiści i bezwzględnego zła. I marzyłam o tym, żeby się zemścić. Kiedy u moich stóp zobaczyłam pistolet tej osoby, pomyślałam, że to ostateczny moment. Jestem tu, wezmę pistolet i go zabiję. Wydawało mi się to sprawiedliwym zakończeniem. Była to wielka pokusa, niezwykle silna. Trwała chwilę, ale taką chwilę, która zmienia całe twoje życie. Ale pozwoliła mi zrozumieć, że nie jestem taka jak mój oprawca. Zawsze wybierałam życie i z żadnego powodu nie mogłabym kogoś zabić. Nie podniosłam tego pistoletu, na szczęście. I stałam się tą wolną kobietą, kobietą pokoju, którą jestem po dziś dzień. Jak odległo wydają się tamte dni sprzed prawie 80 lat, kiedy jesienią 1943 roku zbliżenie się wojsk III Rzeszy zmusiło 3-letnią Ludmiłę, bo takie było jej prawdziwe imię, i jej mamę, do opuszczenia domu i ucieczki przez białoruskie lasy. Razem z dziadkami ukrywali się, a ojciec został powołany do wojska, by wyruszyć na front.
servizio militare al fronte. Lidia! Lidia i mama i dziadkowie przyłączyli się do partyzantów, jednak zostali pojmani. Po krótkim areszcie na Białorusi załadowano ich do wagonu bydlęcego i przewieziono do obozu Auschwitz-Birkenau. Dziadkowie od razu trafili do komory gazowej i krematorium. Mama do robót przymusowych, a ona do baraku dziecięcego. Tego odwiedzanego przez doktora Mengele i jego współpracowników. Dziewczyno, płacz, tak wiele waży łza, że gdy się rozleje rzekę łez. Serdecznie płacz, mężczyzno, płacz, osuszy rzekę czas. Sól w kącikach ust wytrawi wiatr. Nauczyła się pani również nienawidzić. Może to dziwne, ale nie jestem w stanie nienawidzić. Będąc wychowana w duchu chrześcijańskim, wiem, że jeśli będę nienawidzić, to będę cierpieć bardziej niż ci, którzy wpłynęli na zły los, jaki mnie spotkał. Dla mnie obce jest uczucie nienawiści. Nienawiść jest uczuciem, które niszczy, niczym więcej. Nic nie tworzy. Natomiast w świecie trzeba tworzyć, a nie niszczyć. Istnieją postacie niezwykle dobre, które przysłużyły się ludzkości. Zaczęło się od Jezusa i pomijając nawet jego boską naturę. Buddha, Martin Luther King, Gandhi, Matka Teresa z Kalkuty. Są to osoby, które tworzyły ludzkość i nic nie otrzymały, a wiele z nich zginęło przez swoją dobroć. Dlatego wierzę bardziej w te osoby, które coś tworzyły, a nie niszczyły. Ponieważ nienawiść niszczy, nic na to nie poradzimy. Gdy tysiąc łez opada w dół, jak wielki deszcz z bezbronnych chmur, to tysiąc serc przeszywa ból. Potem pojawiła się informacja z agencji. Wiadomości w lokalnej telewizji i wieści się rozchodzą. Jaka niesamowita historia. Zatem wszyscy chcą ją poznać i skonfrontować z własnym życiem. O swoim życiu opowiada ze swobodą, z jaką przygląda album pamiątkowy zawierający wspomnienia. Z życia, które tylko z pozoru wydaje się normalne. Począwszy od nielicznych, lecz wyraźnych wspomnień z tego przeklętego obozu. Panu składać chcę na szyjnik do naszych łez. Płacz, niech płyną perły w delty rzek. Pamiętasz, jak wyglądał tamten obozowy barak? Tak, doskonale pamiętam, bo to były wielkie przeżycia, o których się nie zapomina. To nie był normalny dom, w jakim ty żyjesz. Było tam bardzo dużo dzieci, takich jak ja, ale były uwięzione. Nie miały zabawek, nie miały jedzenia. Ale to, co najważniejsze, nie było przy nich ich mamusi. Niestety nie wolno nam było wychodzić. Nie było opowiadania bajek ani zabawek. Po prostu niczego nie mieliśmy, bo to były straszne czasy. Rano dostawaliśmy kromkę czarnego chleba, a w południe zupę. W niczym nie przypominała tej, którą daje ci mama. Tam dzieci nie były ze sobą zżyte, jak ty ze swoim rodzeństwem czy z koleżankami. Ponieważ tam każde dziecko w pewnym sensie walczyło tylko o przetrwanie. Czy twoja mama mogła cię odwiedzać? Mama przychodziła do mnie bardzo rzadko. Narażała życie, bo nie wolno było jej przychodzić do swojego dziecka. A kiedy udało jej się zdobyć coś do jedzenia, to starała się mnie nakarmić. Nie miałam ani siostrzyczki, ani braciszka, nikogo. Byłam sama pośród całkiem obcych mi ludzi. Ale byłam bardzo grzeczna, nie krzyczałam, nie płakałam. Starałam się nie domagać.
Można było za to zostać surowo ukaranym przez pilnującą nas blokową. Trudno wytłumaczyć to piekło nawet tym, którzy to zobaczyli, którzy byli w Auschwitz. Lidia zasiada za biurkiem w szkole Sant'Antonio w Castellamonte. Spotyka się tam z młodzieżą i ich nauczycielami. Czy ktoś z was był w Auschwitz? Jesteście jeszcze bardzo młodzi i trudno byłoby wam pojąć to wszystko, widząc to miejsce. Teraz wszystko jest tam uporządkowane. Na pewno robi wrażenie, ale w czasie działalności obozu inaczej to wyglądało. Po pierwsze ten okropny zapach. Plaga szczurów. Nie było wody, żeby się umyć, ani toalety, co dzisiaj trudno sobie wyobrazić. Teraz, kiedy się tam wchodzi, hula tylko wiatr. Wtedy wyglądało to zupełnie inaczej. Przede wszystkim panował tam zawsze półmrok. Było zimno. Te małe okienka, które widzieliście, dawały bardzo mało światła. Dach był nieszczelny i kiedy padał śnieg lub deszcz, wszystko dostawało się do środka. Blokowa i kapo miały swoje pokoiki przy wejściu. Zaprowadzały porządek za pomocą kija i szpicuty. Odkryłam, że ja też brałam udział w eksperymentach, ponieważ historycy znaleźli listę dzieci, które brały w nich udział. Na jednej ze stron ze znakiem SS Instytut Higieny jest mój numer. Zatem jest to dowód historyczny, a nie informacje wzięte z zakamarków mojej pamięci. Byłam za mała, żeby pamiętać takie rzeczy, a właśnie takie rzeczy się tam działy. Powrót do normalnego życia nie był łatwy, ani zbyt normalny. Począwszy od szkolnych czasów, szczególnie dla dziewczynki, takiej jak wszystkie pozostałe, a jednak innej. Jak wyglądała szkoła, kiedy była pani mała? Pamiętają jeszcze pani? Tak, pamiętam. Klasy były bardzo nieliczne. Ponieważ bardzo dużo dzieci zginęło podczas wojny, nie było ich tak dużo jak teraz. Jednak wtedy bardziej niż dzisiaj szanowaliśmy naszych nauczycieli. Do tego stopnia, że po lekcjach odprowadzaliśmy naszą nauczycielkę do domu. Nie było wtedy samochodów, a jak ktoś miał rower, to miał wielkie szczęście. Pożyczał ten rower innym, żeby mogli się na nim nauczyć jeździć. Zapamiętałam to, bo dostałam rower od moich przybranych rodziców, chyba po 5. klasie. Do dziś to pamiętam. Bardzo często spędzaliśmy wspólnie czas. Nie tak jak teraz, każdy przy swoim komputerze czy smartfonie. Ciągle byliśmy ze sobą, bo nie było nawet normalnych telefonów. A chcieliśmy, tak samo jak wy, ze sobą się kontaktować. Jakie były pani ulubione przedmioty, a których pani nie lubiła? Najbardziej lubiłam historię i język polski. Najmniej, jak wszystkie przeważnie dzieci, matematykę. Lubiła pani chodzić do szkoły? Czasem tak, a czasem nie, bo byłam bardzo żywym dzieckiem. Ponieważ bardzo długo moje dzieciństwo było tłumione przez ten pobyt w obozie. Zachowywałam się trochę inaczej niż inne dzieci. Bardzo trudno było mi się skupić na nauce czy na tym, co mówił nauczyciel. Dlatego moje nauczycielki wiedziały, że jestem trochę innym dzieckiem niż pozostałe. Uczyłam się razem z chłopcami i dziewczynkami. Lubiła pani swoje koleżanki ze szkoły? Dogadywałyście się? Tak, miałam wiele koleżanek i kolegów. Ponieważ w obozie nie było przyjaźni. Kiedy zaczęłam normalnie żyć, lubiłam towarzystwo rówieśników. Jeszcze coś dopowiem. Mimo wszystko w mojej głowie zawsze był obóz. Z moimi przyjaciółmi bawiłam się właśnie w obóz koncentracyjny. Ustawiałam dzieci na apel, dzieliłam je, te do baraku, te do gazu. A nauczyciele przerywali te zabawy z przerażeniem, ponieważ organizowałam coś, co należało do przeszłości i nie powinno odbywać się w szkole. W każdym razie to dziecko z obozu koncentracyjnego wciąż tkwi we mnie. Mieszkałam w niewielkim mieście i wszyscy mnie znali z tego powodu.
Czy w szkole mogliście się bawić? Tak, jak wy teraz. My też mieliśmy przerwy. Bawiliśmy się w chowanego, organizowaliśmy wyścigi. Musieliśmy się zadowolić tym, co mieliśmy. Najbardziej lubiłam się bawić w chowanego, ponieważ kiedy wszystkie dzieci już się wyklepały, czyli zostały znalezione, mnie udawało się schować w najciemniejszym kącie. Wszyscy poszli już nawet do domu, a ja wciąż tam siedziałam. Zostało mi to z obozowych czasów. Teraz wywołuje to tylko uśmiech, gdyż trudno zrozumieć dziecko, które tyle czasu spędziło w obozie i nagle znalazło się w normalnym świecie. Zajęło mi to długie miesiące, a nawet lata, żeby się przystosować. I wspomnienia dziewczynki z tatuażem, które od czasu do czasu powracają. A także przyjaciółki, które przekonują ją, by odnalazła swoje korzenie. Kiedy dziewczynki dorastają, wychodzą z przyjaciółkami. Czy pani również miała przyjaciółki? Tak, też miałam przyjaciółki. Wszyscy wiedzieli, że jestem tym dzieckiem, które zabrano z obozu. I że mam numer na ręce, bo wtedy nie było mody na tatuaże. Jako jedyna miałam na ręce wytatuowany ten numer. Dlatego byłam traktowana przez moich przyjaciół w szczególny sposób. Ale byłam bardzo otwarta i dobrze się zaadoptowałam. A kiedy pojawiło się u pani pragnienie poznania historii swojego życia, tego, co stało się z pani mamą? Bardzo długo się nad tym nie zastanawiałam. Dopiero moi przyjaciele, mniej więcej w twoim wieku, byli zdumieni, że nie interesuje się, skąd pochodzę i kim właściwie jestem. Niejednokrotnie czułam się gorzej od tych, którzy nie mieli numeru na ręce. W pewnym momencie zaklejałam go nawet plastrem, żeby nikt nie pytał, gdzie byłam, gdyż w pewnym sensie czułam się gorsza od tych, którzy tam nie byli. Myślała pani, że ona jeszcze żyje? Czy może, że umarła i chciała pani tylko wiedzieć, kim była? Byłam młodą dziewczyną przekonaną, że jej mama nie żyje, ponieważ w obozie tak przyzwyczaiłam się do śmierci, że uważałam to za coś normalnego. Nie tęskniłam za nią, nie rozpaczałam. Chociaż dla innych było to niezrozumiałe, że nie interesuje mnie, co się stało z moją mamą. Jak możesz żyć, nie wiedząc, skąd pochodzisz? Niektórzy przynieśli adresy biur poszukiwań. Zdecydowałam się napisać do jednego takiego biura, które poszukiwało rodzin. W czasie wojny wiele osób zginęło, inni stracili ze sobą kontakt i starali się odnaleźć. Dzięki ich namowie zaczęła się moja druga historia o poszukiwaniu mojej rodziny i odnalezieniu mojej biologicznej mamy. Do kogo pani napisałam? Napisałam do biura w Hamburgu, bo ono było najbardziej wiarygodne. I to biuro postanowiło zająć się moją sprawą. Korespondencja trwała około 3 lat. Po tych 3 latach dostałam wiadomość. Nie jest tak, jak pani sądziła. Pani matka żyje, ale mieszka w ZSRR. W państwie, które dziś nazywa się Rosja. Biuro to znalazło w specjalnych archiwach informacje, że transport z więźniem, który miał ten numer, pochodził z terenów byłego Związku Radzieckiego. Dlatego właśnie biuro w Hamburgu zwróciło się o pomoc do biura w Moskwie. I wtedy okazało się, że pewna kobieta, właśnie moja mama, szukała swojego dziecka. Dokładnie z takim numerem na ręce, ponieważ to był mój jedyny znak identyfikacyjny. Pierwszą wiadomością od mojej mamy był telegram. Kiedyś były tylko telegramy, nie było komórek. Pytała mnie, gdzie jestem i kto się mną zaopiekował po Auschwitz. Ile miała pani lat, kiedy się dowiedziała, że jej prawdziwa mama żyje? Miałam wtedy 21 lat. Ile czasu spędziła pani w Moskwie? W Moskwie spędziłam 10 dni. Byłam w Teatrze Bolszoi na Jeziorze Łabędzi. Potem pojechałam do Petersburga, również tam byłam w teatrze na Gladiatorze. Nocowaliśmy w hotelu, który nazywał się Astoria. Była tam gablota z zaproszeniami dla wielkich tego świata, podpisane przez Hitlera.
Było na nich napisane, że tam się ma odbyć wielka uroczystość zwycięstwa nad Rosją. Z historii wiemy, że Petersburg, wtedy Leningrad, walczył do końca i się nie poddał. Czy pani obydwie mamy się spotkały? Jedna powiedziała do drugiej, to znaczy moja biologiczna mama powiedziała, ja ci jej pod próg nie położyłam, to wszystko wina wojny. A ta druga odpowiedziała, a ja co miałam zrobić? Zostawić ją na tej pryczy? Trafiłaby do domu dziecka i nie wiadomo, jaki los by ją spotkał. Po tych wszystkich wydarzeniach życie mojej biologicznej mamy zmieniło się. Reprezentowała ZSRR w delegacjach, które uczestniczyły w obchodach wyzwolenia Auschwitz. Wiele z tych osób jechało jeszcze zwiedzać Kraków, a moja mama zostawała ze mną cały tydzień. Wtedy miałyśmy okazję porozmawiać o naszych przeżyciach, rozterkach i tęsknotach. Była zdumiona i mile zaskoczona, że mieszkańcy ulicy witali ją z kwiatami. Dla Lidii nadszedł czas powrotu do domu. Wpisanie również z tej podróży do swojego albumu pamiątkowego. Tak samo jak zrobiła to 60 lat temu, kiedy w Moskwie po raz pierwszy spotkała swoją biologiczną mamę. 17 lat temu w obozie Auschwitz-Birkenau naziści rozdzielili rodzinę Buczarów z ich 3-letnią córką. Ale Lidia nie zginęła. Została uratowana i wychowana przez polską rodzinę Radzikowskich. To razem z nimi Ludmiła przybyła dzisiaj do ojczyzny. Tutaj, do Moskwy. To jest tatuaż na ręce córki. Identyczny tatuaż znajduje się na ręce matki. Minęło 17 długich lat, zanim te ręce ponownie się dotknęły. Oto właśnie ich pierwszy wspólny dzień. Dwie rodziny, jedna rosyjska i jedna polska. Dwie rodziny mające wspólną córkę i wspólną radość. Lidię. Znajdowaliśmy się w obliczu rzeczywistości, którą wielu uznawało za niemożliwą. Oczywiście, dajemy świadectwo i jest to naszym obowiązkiem. Naszym obowiązkiem jest również próba niesienia głosu pokoju, w co dziś się angażujemy. Gdybyśmy nie propagowali pokoju, to nie dopełnilibyśmy naszego zadania. Śmiej się, siostro, śmiej, niech perły rodzi śmiech. Pan chce mieć nasze. Był to dla mnie powrót do mojej przeszłości, do moich wspomnień, do mojego życia. A opowieść o utraconym dzieciństwie, o duchach z przeszłości, lecz wciąż obecnych, toczy się dalej, wzdłuż tych torów. Z Ewelin, która obdarza mnie swoim uśmiechem, uściskiem, radością życia. Gdyż tylko dotykając dłonią przeszłości, można powiedzieć nigdy więcej. Naprawdę, nigdy więcej. Un ramo di incenso per questa borsa d'inferno.
questa menzogna che ci raccontiamo, per cui siamo tutti più bravi, tutti più sani, ma ci fingiamo malati, ci dipingiamo soldati. Ma credo che in fondo una cosa in comune ci tenga legati: gli occhi di Alex e i nostri sono entrambi bruciati. Muori tu, muori io, questa società bisogna dirsi addio. Wersja polska na podstawie tłumaczenia Anny Wójcickiej na zlecenie wydawnictwa Proweczek, Studio Katolik. Czytali Agnieszka Jaworska, Krzysztof Stawio. Tak jak zobaczyliście w filmie, nazywam się Lidia Maksymowicz i jestem jednym z ostatnich już żyjących świadków historii, a tylko dlatego, że nawet najmłodszy więzień miał 17-18 lat, a ja miałam zaledwie 3 lata, kiedy zostałam uwięziona właśnie tutaj w Auschwitz-Birkenau. Jak widzieliście, udało mi się przeżyć, ponieważ akurat takie okoliczności były i na pewno także opieka sił nadzwyczajnych i nieodgadnionych w żadnym pokoleniu świadczy o tym, że jednak było to przeznaczenie, że trzeba kogoś uratować i kogoś ocalić, żeby mógł przez przynajmniej jakiś czas świadczyć o tamtych złych czasach i tych złych doświadczeniach. Bo jak wiecie, zginęło tutaj w Auschwitz ponad 1 000 000 ludzi, a w tym było ponad 200 tysięcy dzieci. I to uważam za cud, że mnie udało się przeżyć. Jest to, dlatego uważam, że jest to moja misja i przeznaczenie, żeby świadczyć o tamtych czasach, a robię to po to, spotykam się właśnie z grupami młodzieżowymi, współpracuję z Żydowskim Muzeum Galicja w Krakowie, żeby po prostu przekazywać jeszcze, dopóki jeszcze żyję i mam na tyle sił, że mogę opowiadać o tamtych czasach, bo przecież w tych młodych rękach, do których o tym opowiadam, jest przyszłość tego świata i od nich zależy, jaki ten świat będzie, żeby już nigdy to, co się tutaj wydarzyło na tym terenie, się nie powtórzyło. A ja uważam, że jestem jakby gdyby takim symbolem jednak zwycięstwa życia nad śmiercią. I tak jak w tym filmie jest powiedziane,
nie tylko przeze mnie, ale także przez innych więźniów, że nienawiść jest najgorszym uczuciem, jakie można sobie wyobrazić. I że nienawiść nie tylko niszczy tego, kto nienawidzi, ale i tych, którzy wokół niego się znajdują. Dlatego ja, jako dziecko, mając te 3 lata, nie zdawałam sobie sprawy, gdzie jestem i nie potrafiłam nienawidzić, bo nie znając innego życia, godziłam się po prostu z tym, co mnie spotyka. I dlatego uważam, że jeżeli mnie udało się przeżyć, to należy mówić o tych, którym się to nie udało. I w pewnym sensie składam hołd w ten sposób, że kiedy byłam właśnie w Rzymie na osobistej wizycie u papieża Franciszka, zostałam uhonorowana w tym sensie, że papież, widząc mój numer, po prostu zobaczyłam łzy w jego oczach. I uważam, że jest to hołd złożony nie mnie tylko, jako Lidii Marcemowicz, ale wszystkim tym dzieciom, które doznały krzywd II wojny światowej i w pewnym sensie hołd także, żeby właśnie o nich mówić i o nich pamiętać. A ten film, za który bardzo dziękuję i który udało się nam stworzyć wspólnie, po prostu jest takim dla mnie także wielkim wydarzeniem i wielkim przeżyciem. I dziękuję Wam bardzo za cierpliwe obejrzenie i wysłuchanie tej niełatwej w odbiorze historii. Ringraziamo signori tantissimo per quel bellissimo film, per questa opportunità di poter vederlo qui assieme con voi. Korzystając z okazji, mamy jeszcze trochę czasu, proszę zadawać pytania. Myślę, że na pewno jest kilka kwestii, które Was zainteresowało. Ale jeszcze chciałam dodać, że chciałam podziękować właśnie za stworzenie tego filmu, a w szczególności właśnie reżyserowi, Państwu Valetti, którzy od samego początku zajęli się moją historią i starali się zainteresować nią właśnie i Włochów, a obecnie także i tutaj u nas w Polsce. Bo my, Polacy, uczestnicząc właśnie w tej II wojnie światowej, po prostu zupełnie inaczej podchodzimy do tych czasów, bo przecież u nas nie było ani jednej rodziny, która by nie doznała właśnie krzywd i trudności tych działań wojennych. Proszę, może z mikrofonem. Co zrobimy tak, może będzie słuchać? Ja mam pytanie, co pani czuła, gdy wychodziła z tego obozu? Ja nie miałam jeszcze wtedy takiej świadomości, że ja wychodzę z tego piekła. Po prostu ktoś wyciągnął po mnie ręce, a poszłabym z każdym, bo wiedziałam, że to jest dla mnie ratunek. A że byli to ludzie właśnie, którzy także doznali tych wojennych krzywd i wdzięczna im jestem za to, że z wielkim trudem już po wojnie uratowali moje życie, bo byłam i podziwiam ich do dziś, kiedy to wspominam, że odważyli się zabrać tego małego, zawszonego, brudnego szkielecika do swojego domu, gdzie ja przeżyłam szok, widząc po raz pierwszy w życiu normalny pokój, łóżko z pościelą, kąpiel, której doznałam, to wszystko dla mnie było nowością i przerażało mnie na początku.
religię, wychowała się Pani w Oświęcimiu, gdzie obecność obozu jest taką oczywistością dla wszystkich, ale chciałam zapytać, kiedy Pani po raz pierwszy wróciła tutaj na ten teren? Kiedy Pani weszła tak świadomie? Tak świadomie zaczęłam przychodzić tutaj, kiedy już byłam na tyle dorosła, że zdałam sobie sprawę, gdzie byłam i co przeżyłam, ponieważ żyło jeszcze wtedy bardzo wielu dorosłych więźniów, od których się dowiedziałam, że w tym piekle się znaleźli, zdając sobie sprawę z tego, gdzie są. A ja zupełnie inaczej to odbierałam, bo nie znałam przecież innego życia. Teraz przyjeżdżam tutaj zawsze na każdą rocznicę wyzwolenia, to jest w styczniu 27. Jest to dla mnie takie święto i obowiązek, ponieważ wtedy zapalam świeczki, znicze dla tych, którzy tutaj stracili życie. Odnalazła Pani swoją mamę po 17 latach i z filmu dowiedzieliśmy się, że widywałyście się Panie w momentach, kiedy mama miała okazję tutaj przyjeżdżać z różnymi delegacjami. Ale jak wyglądały te kontakty? Teraz już wszystko jest proste, można widzieć się przez Skype'a, zadzwonić z komórki. Tam nie były tylko telefony i listy, telefony pewnie dość drogie. No, wtedy to zupełnie inaczej wyglądało. Mieszkałam w Oświęcimiu i cała ulica, kiedy moja mama przyjeżdżała, witała ją z kwiatami, bo wiedzieli już wcześniej o tym, bo to przecież Oświęcim nie był takim dużym miastem i wszyscy się na ogół znali. I mama, tak jak w tym filmie jest powiedziane, po prostu zostawała ze mną i opowiadała mi właśnie o tych swoich przeżyciach i bardzo wiele się od niej dowiedziałam i byłam zdumiona, że moja mama była tak odważna i tak zdeterminowana, żeby ratować jednak to swoje dziecko. I kiedy wróciła do swojej ojczyzny, to po prostu nie miała możliwości odszukania, bo jak wiemy, istniała wtedy tak zwana żelazna kurtyna. Te wiadomości nie przedostawały się z zachodu na zachód. Ale kiedy już mogła, to wykorzystywała każdą okoliczność, kiedy mogła się ze mną spotkać. Ja także jeździłam do Związku Radzieckiego, żeby ją odwiedzić. Tam także byłam witana w sposób nieprawdopodobny. W tym domu, w którym ona mieszkała, całe miasto gromadziło się pod domem i ja musiałam wychodzić na balkon i pozdrawiać ich wszystkich. Także od wielu, wielu lat po prostu pełnię tą swoją powinność. Nie można tego nazwać powinnością, ale bo robię to z chęcią. I bo uważam, że jest to moja misja i mój obowiązek wobec tych, którym nie udało się przeżyć. Ale w jakim języku rozmawiała Pani z mamą i z siostrami? Tak to się złożyło, że akurat wtedy wszyscy uczyliśmy się rosyjskiego. To był obowiązek. I ja bardzo szybko łapałam widocznie ten język i pisałyśmy do siebie listy. Do tego stopnia, że co dzień, kiedy mama nie była już u siebie w swoim domu, pisała co dzień do mnie listy, co robiła, gdzie była, a ja po prostu czytałam to i zdawało mi się, że tam jestem z nią. Z biogramu, który opracowała pani Helena Kubica i który został zamieszczony w książce, którą pokazywałam wcześniej, Odebrane dzieciństwo, wynika, że pani rodzice mieli przed wojną syna i córkę, tak? Córkę na pewno, Swietłanę, tak? Która zginęła. Tak, tak. Syna nie? Zginęła, Swietłana, córkę mieli, która przede mną się urodziła, ale zginęła właśnie w tym więzieniu, gdzie znaleźliśmy się. Przed deportacją. Przy aresztowaniu nas. Tam została zamordowana. A ile miała lat? No, była młodsza ode mnie o 2 lata. Starsza od 2 lata. Mhm. I tak się złożyło, że mama jeszcze była bardzo młodą kobietą i urodziła po wojnie bliźnięta, 2 dziewczynki.
i rodzina, która się zeszła na tą okazję, na tą okoliczność, proponowała jej, żeby, widzisz, masz teraz dwie córeczki, jedną nazwiesz Swiatłana, a drugą nazwiesz Ludmiła. Ale mama powiedziała, bo czuła w swoim sercu, że nie może być ta druga Ludmiła, bo ona czuje, że Ludmiła się znajdzie i nazwała ją innym imieniem. A jaki miała pani kontakt z siostrami, które się urodziły już po wojnie, w ogóle pani nie znały? Siostry moje były wychowane zupełnie w innym świecie. Była tam jeszcze, bo to był rok 1962, była to głęboka komuna i były zdumione, dlaczego ja chcę wracać do Polski. Przecież jeżeli jestem Rosjanką, to powinnam tutaj pozostać. A one nie rozumiały tego, że ja już wychowałam się w innej rzeczywistości, w innej kulturze i nie umiałam się w tamtych czasach tam właśnie odnaleźć. I wróciłam do Polski pomimo takich kuszących propozycji, żebym pozostała, że w jakim mieście chcę mieszkać, jakie studia chcę rozpocząć, ponieważ była to sprawa polityczno-propagandowa, bo i tak jak i w Polsce, tak i tam stałam się tym symbolem zwycięstwa nad życia, nad śmiercią. A czy siostry w jakiś sposób nie były zazdrosne o uczucia pani mamy w stosunku do pani, bo no być może, że były, ale nie okazywały mi tego. W każdym razie uważam, że chyba się ucieszyły, że ja jednak wracam do Polski i ta mama będzie dla nich wyłącznie. Proszę bardzo. Ksiądz Andrzej Mączka, ja robię wersję polską do tego filmu. Chciałem zapytać, bo wielu więźniów długi czas nie chciało wracać do tych wspomnień z obozu i nie chciało opowiadać tych historii. Ja jestem zdumiony tym, że o pani historii dowiaduje się dzięki Włochom. Czy była taka sytuacja, że ktoś w Polsce, powiedzmy, próbował pani historię opowiedzieć i czy jak to się stało, że w ogóle czy polska telewizja polska, czy powiem społeczeństwo polskie tutaj w jakiś sposób pani historię promowało, czy jakaś książka powstała, czy powiedzmy wcześniejszy film? Tak, ale to Rosjanie właśnie wyprodukowali film, który bardzo pięknie opisuje losy przeważnie mojej mamy. Zapamiętaj imię swoje. I tam właśnie są pokazane losy dziecka, które musiało rozstać się z mamą. A ja przez długie lata nie chciałam wracać do tamtych wspomnień. Dopiero kiedy już byłam w wieku młodzieżowym, moi koledzy, wiedząc, bo przecież to było małe miasto Oświęcim, wszyscy wiedzieli, że ja jestem dzieckiem z Lagą, się to mówiło. I do tego stopnia nawet byłam skrępowana tym, że dałam się po prostu zamknąć w takim miejscu. Nie rozumiałam tego, że zmuszono mnie do tego. Zaklejałam ten numer plastrem, bo dzisiaj wszyscy noszą tatuaże, a ja byłam jedyna, nie chciałam, żeby wracać do tamtych wspomnień i właśnie o tym mówić. Dopiero kiedy zdecydowałam się za namową moich przyjaciół napisać do biura poszukiwań, zaczęło mnie to bardzo interesować, bo taką jak gdybym miała nadzieję, że może znajdę ojca, bo byłam przekonana, że moja mama nie żyje, ponieważ tak jak mówiłam, kiedy weszli mieszkańcy Oświęcimia na teren obozu, leżało mnóstwo zwłok przy barakach. I tam powiedziano mi, że tam jest twoja mama, a ja tak zżyta z tą śmiercią na co dzień, zupełnie nawet na ten nie zareagowałam, tylko pogodziłam się z tym. I tylko poszłam z tymi ludźmi, którzy wyciągnęli po mnie ręce. A byli to Polacy. To było bezdzietne małżeństwo, którzy szczęśliwi byli,
że mają dziecko, chociaż bardzo wielkim trudem udało się im utrzymać mnie przy życiu. Bardzo dużo musieli poświęcić. Przez wojnę i przez obóz miała Pani kilka nazwisk, prawda? Bo została Pani adoptowana. Tak. To otrzymała Pani nazwisko Rydzikowska, tak? Tak. Przybranych rodziców. Tak, to jest znane w Brzezińce nazwisko, bo tutaj właśnie stąd pochodził mój przybrany ojciec. I miała też Pani, ma Pani dwie daty urodzenia, prawda? Tak, ale mam dwie daty urodzenia, dlatego że dowiedziałam się, kiedy naprawdę się urodziłam, wtedy, kiedy już miałam 21 lat. Miałam dowód osobisty, miałam dokumenty, a ze Związkiem Radzieckim formalnie nie miałam żadnego związku. Ale czując się wychowana w tej kulturze, wśród właśnie Polaków, uważałam, że jestem integralną częścią tego społeczeństwa i nie umiałabym się przystosować do życia gdzie indziej. I tu znalazłam swoje miejsce i teraz znalazłam znowu nowych przyjaciół, bo zostałam zaproszona do Włoch, gdzie powstał ten film, i zawdzięczam to właśnie i tej ekipie, która tutaj z nami jest dzisiaj obecna. I wszystko zaczęło się właściwie od pierwszego spotkania z panem Roberto Faletti w tym muzeum żydowskim Galicja w Krakowie, z którym już od wielu lat współpracuję. Było wielu świadków historii, którzy ze mną również pracowali, ale obecnie odeszli już na tą drugą, lepszą stronę. Powstał film, ale powstaje też książka, prawda? Tak, obecnie powstaje książka, którą pisze watykanista. Jest to pisarz, który właśnie opisuje takie niektóre bardzo interesujące wydarzenia, które miały związek właśnie z papieżem Janem Pawłem II, a obecnie i z papieżem Franciszkiem. No i współpracujemy w tym sensie, że chcemy stworzyć coś, żeby pozostało dla przyszłych pokoleń na pamiątkę, żeby to nie pozostało kiedyś właśnie tylko w mrokach niepamięci. Proszę bardzo. A ja mam też pytanie. Będąc w tych barakach, czy były jakieś obowiązki właśnie tych dzieci, które tam przebywały, czy trzeba było coś robić takie? No, chcę powiedzieć, że już na selekcji wybierano takie dzieci, które wyglądały na zdrowsze, silniejsze, dorodniejsze i umieszczono w tym baraku, ponieważ były materiałem do prac doktora Mengele, który prowadził tutaj eksperymenty pseudomedyczne na kobietach, dzieciach, szczególnie na bliźniętach, a także i na karłach. I dzieci nie miały właściwie żadnych obowiązków, bo trudno trzylatkowi świadczyć jakąkolwiek pracę. My tylko oczekiwaliśmy na to, kiedy będzie coś do zjedzenia, kiedy przyjdzie dla mnie, ja przynajmniej, kiedy przyjdzie do mnie mama, ale do niewielu dzieci przychodziły, bo te młode kobiety, matki umierały masowo w obozie właśnie kobiecym na tą straszliwą zakaźną chorobę tyfus, która była w tych warunkach przenoszona przez wszy. Jesteśmy przy ulicy Stanisławej Leszczyńskiej. Nie wiem, czy młodzież zdaje sobie sprawę. Ta kobieta pomagała przy porodzie kobietom, które znalazły się w obozie, będąc w ciąży. Czy to może bardziej tutaj do Państwa takie pytanie, czy muzeum ma jakiś kontakt z dziećmi, które urodziły się w obozie? Czy są takie przypadki i czy żyją takie dzieci? Może gościom z Włoch jeszcze też powiedzieć, o co zapytałem. No.
Mamy w muzeum biuro kontaktów, biuro do spraw kontaktów z byłymi więźniami, które kontaktuje się nie tylko w momencie, kiedy byli więźniowie zapraszani są na różnego rodzaju uroczystości i rocznice, ale również tak na co dzień w różnych sprawach i wszyscy, którzy w jakiś sposób zostali odnalezieni, są w bazie adresów i kontaktują się. Także ja akurat w tym dziale nie pracuję, nie będę się autorytatywnie wypowiadać, ale wydaje mi się, nie wiem, czy wiesz, Marysiu, czy jesteśmy w kontakcie z kimś, kto się urodził? Myślę, że na pewno, dlatego że szczególnie z tych transportów warszawskich, które przyjeżdżały już w sierpniu, we wrześniu 1964 roku z Powstańczej Warszawy, tam wiele kobiet było w ciąży i one, jeżeli urodziły, to te dzieci część przeżyło, bo musimy pamiętać, że szacuje się, że tu w obozie urodziło się około chyba 300 dzieci, ale większość z nich zginęła w wyniku warunków, jakie panowały. Natomiast te z tych transportów warszawskich, no one przynajmniej niektóre przeżyły i myślę, że jeżeli jeszcze ci ludzie żyją, to na pewno kontakt jest. Ale to z niewiele osób i raczej te osoby, które się tu urodziły, jakoś tak nie czują aż tak silnej potrzeby do kontaktowania się z muzeum, tak jak osoby, które już były świadome tego, że są w obozie albo stale tutaj wyzwolone. Jest kilkoro dzieci. Ja znam historię kobiety, która pochodzi ze Słowenii i matka ją urodziła prawie, że w momencie wyzwolenia, nawet ma akt chrztu z Brzeszcz. Czy w tej książce jest opisane dziecko, które się urodziło? Nie, dlatego że my, to znaczy ogólnie w opracowaniu, we wstępie tak, natomiast tam jest 56 biogramów. I to są biogramy osób, które już miały kilka lat, to znaczy tam, gdzie mogliśmy coś w ogóle napisać, stworzyć jakiś biogram w momencie, kiedy się dziecko urodziło, no to tylko można stwierdzić, że się urodziło, ale jest tabela, gdzie są wymienione wszystkie dzieci, które tutaj się znajdowały 27 stycznia 1945 roku i tam są wymienione dzieci, które się tak urodziły tuż przed wyzwoleniem, w ostatnich tygodniach przed wyzwoleniem. Także tak, jeżeli by ksiądz chciał sprawdzić, jakie to nazwiska i z jakich krajów, to jest to możliwe. Ale chcę powiedzieć, że w czasie działalności obozu świeżo urodzone dziecko nie miało szans na przeżycie. I to historycy dowodzą o tym, że jednak dzieci były zabijane lub zwyczajnie topione w wiaderku z wodą, takie niemowlę, a ja doznałam pewnego rodzaju jak gdyby ratunku od tych kobiet, które straciły dzieci, bo te kobiety, będąc z nami przez kilka dni, po prostu oddawały nam ten pokarm, który miały w piersiach, a nie były ich dzieciom już potrzebne. I to jest jeden z takich właśnie kadrów, które zapamiętałam, bo ja jako dziecko nie mogę opowiedzieć o ogólnej działalności, ale te błyszczące po prostu oficerskie buty, kiedy ekipa doktora Mengele wchodziła do baraku, a dzieci na taki sygnał chowały się w najciemniejszy kąt pod najniższą pryczę. Widziałam, wydawało mi się, że jak zamknę oczy, to mnie nie zobaczą. Ale to nie zawsze się udawało. Jak wiecie, wiele dzieci właśnie było zabieranych do laboratoriów, które znajdowały się przy krematoriach. Ostatnie pytanie. To wie pani może, jakie tam były eksperymenty przeprowadzone na tych dzieciach? No, mnie jest bardzo trudno powiedzieć, jakie były. Ja tylko wiem i od mojej mamy, i ze swojego odczucia, jakie były. Po prostu, bo przetaczano krew. Ja któregoś dnia, moja mama z tym jedzeniem wdziera się do tego, bo ja nie wychodzę do baraku, mówi, a ja leżę na pryczy, przeźroczysta jak szkło, ciało pokryte mam robniakami. I Blokowa mówi,
Tak, była u Mengelego, całkiem swobodnie to powiedziała. I bardzo długo gorączkowałam, bo przecież na dzieciach były także testowane szczepionki, które zlecały niemieckie fabryki farmaceutyczne. To tyle dowiedziałam się od mojej mamy, a mama mówiła prawdę, bo była przerażona, bo nie mogła mnie poznać, po prostu byłam przeźroczysta aż po przetoczeniu krwi. Ja chciałam nawiązać do pytania, które pan zadał. Znam nazwisko dziewczynki, która się urodziła z Warszawy, Ania Bogdańska. Na pewno jest dzieckiem urodzonym, ale na Kubica zajmowała się jej. To mamy w... Tak. To jest to spotkanie takie. Także może już skończymy. Tak właśnie. Dziękuję wam bardzo za i obejrzenie filmu. Dla mnie także on był bardzo wzruszający. Jeszcze raz chcę wszystkim podziękować, którzy przyczynili się do jego powstania, a jednocześnie zdaję sobie z tego sprawę, że ta historia nie jest łatwa w odbiorze. Dlatego dziękuję jeszcze raz za cierpliwe wysłuchanie tej smutnej opowieści. To my bardzo serdecznie dziękujemy. Na miliony wojennych historii zakończyła się happy endem. Bardzo dziękujemy, że zechciała tutaj pani dzisiaj przyjechać i być z nami. To jest pierwszy pokaz w Oświęcimiu na pewno tego filmu. Tak. Albo on był wcześniej pokazywany, ale we Włoszech, prawda? We Włoszech, tak. Czyli również... I w internecie można. W internecie, ale w Polsce po raz pierwszy, tak? Czyli, tak. Czyli byliście obecni na premierze. Także jeszcze raz dziękuję. Bardzo dziękujemy. I życzę wszystkim... Mieli grazie tantissimo, wszystkiego najlepszego, a w szczególności Państwu, którzy przyjechali z Włoch, szczęśliwego powrotu do domu. Ja niedługo myślę, także spotkam się z Wami u Was. Tramite per questo evento
Ogni tanto qualcuno. Ogni tanto grazie. Grazie. E poi abbiamo lasciato per ultima quella che abbiamo disturbato per prima, che è la Lidia, che è l'Ermiga. Sì! Nasi goście przygotowali tutaj dla wszystkich obecnych ulotki z takimi pocztóweczkami. Proszę to sobie zabrać, bo to jest dla Was. Jeżeli ktoś na przykład nie ma, to proszę podejść do przodu, tutaj leżą. Także naprawdę bardzo dużo włożyli serca w przygotowanie tej prezentacji. Bardzo wszystkim dziękujemy za obecność.